Czyli Stachu musisz po prostu na jedną wędkę łowić, bo to nie ma sensu. Tak mówię czasami. No. Ja chciałem po to dwie na początku. To choroba. Mam ja. Ale jaja. Ale mi ciągnie. Trzy ryby na kijach. Ładne rzeczy tu się dzieją. Nie, ta moja ryba, słuchajcie, też jest chyba większa nawet. Nie wiem, czy Sebastian umie podbierać, wiesz, Stachu? Kiedyś podbierałem. Jest. Piękny jest. Jeszcze ja, jeszcze ja, jeszcze ja, jeszcze. Dobra. Nie, ogon. O tak. Nie, to będzie źle. Dobra, wszystko jest na piątkę, spoko, spoko. Tyle lat fotoreporterem byłem. Złowiłem miesiąca, to oczywiście lata moich doświadczeń, setki godzin spędzonych nad wodą z metodą. A tak naprawdę to przyszedł Stachu i uciął mi zestaw, bo wszystko miałem podobno nie tak jak trzeba, założył nowy. No i od razu branie. Ale na metodzie się nie znam, bo skąd mam się znać. Tak naprawdę łowiłem dwa razy, a ostatni raz dwa lata temu. Pozdrawiam, Radziu. Ktoś z Was mógłby sobie pomyśleć, po co na moim kanale taki materiał o metodzie. Słuchajcie, bo człowiek nie zna nigdy ani dnia, ani godziny, kiedy mu się akurat zachce porobić coś innego. No tak, to mam taki materiał dla początkujących, bardzo fajny poradnik z takimi no, szczegółowymi wskazówkami. Jak tylko będę miał ochotę, to po prostu odpalę go, obejrzę i zawsze coś sobie z tych informacji cennych, które Stachu przekazał, przypomnę sobie po prostu. A może i ten materiał się tam komuś z Was również przyda. Metoda to ostatnio narobiło w głowach wielu ludziom. Muszę powiedzieć, że w tej chwili stała się jedną z najbardziej popularnych sposobów, metod łowienia ryb. No to, co się stało teraz na te czasy dzisiejsze, to nieprawdopodobne. Ja zaczynałem metodę jakieś 5 lat temu w taki sposób, że gdzieś tam po jakichś zawodach żeśmy próbowali łowić. No ale przez te 5 lat tak wiele się zmieniło, że to, co 3-4 lata temu mówiliśmy na filmach, to w tej chwili nijak się ma. Wszystko ewoluuje, zmienia się, pojawiają się nowe sposoby wiązania, nowe sposoby łączenia zestawów, tysiące koszyków, tysiące firm. Ja zatrzymałem się, ja może omówię tak od podstaw, co ja mam, żeby w ogóle łowić. Zacznijmy od najprostszych rzeczy. Ja tu wysunę kasetę, żebyś zobaczył. Kilka podajników. Najprostszych, po kilka złotych na Allegro, w różnych gramaturach. To jest niezbędne. Ten przyrząd, ja już kiedyś gdzieś tam o nim mówiłem, ale ja przybliżę go. Każdy go powinien mieć. To jest rozkręcacz żyłek skręconych. Po prostu ciągnięty do brzegu, dwa razy tam przeciągnięty. Zarzucony i ciągnięty, wykonuje ruchy obrotowe odwrotne do skręcającej się żyłki. To nazywa się to doktor spin. Pokażę dalej. Wiadomo, żeby łowić, potrzebne są kołowrotki, wędki z drgającymi szczytówkami, ale teraz tak, najważniejsze to różne takie drobne rzeczy. Tu mam portfele, w których trzymam przypony. Mam ich tu 4, bo mam tu różne przypony, lepsze, gorsze, na co dzień, na zawody. Witam kolegę. I zaczynamy od przyponów. Więc tak, pokażę jakiś tamkolwiek przypon. Na przykład tutaj. Są tu takie bałaganiarskie rzeczy, ale wiecie co? One są dlatego, że ja je odkładałem, wymieniając na coś drugiego. A później w domu jak siadam, to sobie po prostu czyszczę. Tu nie ma tajemnicy. To są haczyki Kamasana. Jedne z najlepszych, jakie używam. Nazywają się 911T. Są na internecie. W 3 miejscach można je kupić. Ja z racji koleżeństwa kupuję je w Poland Fishing w Rzeszowie. Natomiast tu są haczyki lepsze Koruma. Takie ciężkie do bardzo silnych ryb. Nie przekraczam rozmiaru 10. Dziś łowię. Tam nagrywałeś chyba, jak coś tam połowiłem, nie? No to dziś łowię właśnie na 14. Bardzo małe haczyki, no bo ryba jest wybredna i widać tą różnicę, bo wy tam próbujecie na 10, a ja tam na te 14. Pokażę portfel, którego dzisiaj używam. No to są naprawdę malutkie haczyki. Już mi się kończą tutaj, no bo trochę wam odsypnąłem. Małe gumki, małe haczyki. Wiadomo, że przy haczykach wiążemy, bo
takie podstawy. Przy haczykach są trzy rodzaje montowania przynęty, czyli kulki lub dumbbellsa. Pierwsza, taka najstarsza, to push-stop. Push-stop to nic innego jak taki plastikowy, maleńki orczyk, który po przebiciu... Przepraszam, tu nie mam push-stopu. Już poczekaj, muszę znaleźć. Jestem trochę słabo przygotowany, żeby ci pokazywać. Tutaj też ich nie ma. To są najstarszy sposób, bardzo praktyczny. Być może, że nawet nie mam dzisiaj... Nie, może to się znajdzie push-stopu. Mam tych portfeli trochę. Tak jest. O. Jeden z najstarszych sposobów to jest push-stop. Służy do montowania pelecików z otworkiem, z dziurką w środku. Przesuwamy na wylot tym push-stopem pelet i on się zadzierzgnie tak jak orczyk. Drugi sposób montowania jest to gumka. Uważam, że tylko jedna firma robi gumki dobre, nie polecam żadnych innych. Mogę pokazać później, za chwilę pokażę te gumki. No i trzeci sposób montowania, najbardziej popularny dla mnie, to są igły. Na końcu, pokażę, może zdejmę jeden haczyk, żeby to zademonstrować. No haczyki naprawdę malutkie. Poczekaj, może na jasnym tle. O tak. Poczekaj, ja podstawię ci. O, haczyk i jest tutaj, o, widać, jest igiełka. I igłę wbijamy w bok, w jeden z dłuższych boków dumbbellsa lub kuleczki. Doskonale trzyma przynętę. Świetnie ją eksponuje, bo wbita przynęta w bok huśta się jak wańka wstajka tam na dnie, na boki. Szczególnie, gdy jest waftersem, czyli lekko wypornym, nie do końca, lub pop-upem. No i świetnie pozycjonuje, pokazuje doskonale rybie, że tu jest przynęta i że trzeba ją pobierać. Żeby połączyć żyłkę główną z przyponem, używamy łączników. W tym pudełku mam różne rodzaje łączników, łącznie ze prostymi krętlikami, których nie używam akurat do tego celu. Tu są przeróżne łączniki, od takich bardzo tanich, tam gdzieś jakiś film, nie będę wymieniał, bo każdy wie, jak wejdzie do sklepu, po takie naprawdę wyszukane i wysokiej jakości łączniki. Są trzy rodzaje łączników. Może powiem tak, są łączniki, które wsuwają się do podajnika i sztywno trzymają przypon. Czyli jak ryba podnosi do góry, to podnosi wraz z przyponem cały podajnik i zacina się samoczynnie. Są drugi rodzaj, to jest taki. Są takie, które częściowo, ja tu pokażę, tylko wrzucę okulary, bo w tej mnogości trudno mi je znaleźć, które częściowo, już pokażę. O, tu gdzieś jest, widzę tam, bo tu całe jest ich od dołu. Pokażę je tak. Częściowo wchodzą jako kołek, tu tym końcem wąskim, może tak, o, wszystko tu lata jakby, ten, o, do podajnika. I teraz jak ryba podnosi do góry, to ten kołek nie pozwala, czyli sztywny jest przypon. Jak podnosi na boki, podobnie, ale jak wyciągnie, no to bardzo łatwo się wysuwają z tego otworka tutaj, o, podajniku. Czyli to jest drugi sposób, tak zwany na pół sztywno. No i taki najbardziej popularny, który ja osobiście preferuję, to są, wezmę taką gruszkę, która dobrze będzie widoczna, czarna. To są łączniki w postaci takich gruszek i żyłkę przeprowadza się przez środek tej gruszki, tu jest otwór. Następnie dowiązuje do haczyka, który jest tu w środku, o, jest otwór też tam w haczyku. I następnie do tego haczyka, który tu jest na końcu, montuje się przypon. To, co ja mówię, to jest taka podstawa, to w ogóle po minucie każdy, to co do tej pory powiedziałem, to po minucie każdy w miarę doświadczony wędkarz, choćby średnio doświadczony, tam już łowiący troszkę, to opanuje to i to jest naprawdę bardzo proste. Pokażę wam teraz poszczególne elementy z takiego zestawu, czyli przyponu. Może to być gumka. Są w trzech rozmiarach, te są najmniejsze gumki. Proponuję te lub średnie. Ta świetnie obejmuje, wbrew pozorom, nawet dosyć dużego dumbbellsa, czyli wałek. To są haczyki. Ja używam wyłącznie bez zadziorów. Uważam te haczyki za najbardziej chyba użyteczne w tej chwili na rynku. No ale można by się sprzeczać, znajdzie się ktoś, kto tam innych używa i lepszych. One dosyć mało popularne. To są właśnie te push-stopy. To są te drabinki z tymi bagnecikami, które tam na końcu dowiązujemy do włosa. Ja pokażę jeden, oderwę. O, tak wygląda bagnecik. Tu w środku posiada otworek, przez który przekładamy żyłkę i on jest takim orczykiem. No, to mamy to. I teraz tak, i igły. Ja igły wyciągam z oryginalnych pudełek, bo jak nie wyciągnę, to połowę pogubię.
Igły wyglądają w ten sposób. One troszkę są namagnesowane, ale to są tanie igły. Polecam firmę Jacksona, bo najtańsze na rynku, a są równie dobre jak inne. Ale jakby ktoś bardzo chciał wyszukane, to i Browning tam robi, widzę, i Drena. Wszyscy praktycznie tam liczący się na rynku ludzie robią. Muszę to zabrać, zostawię tylko jedno, bo chcę coś później pokazać. Tu mam pudełeczko, do którego wsypuję te igły, jak kupię. I on tu jest magnesik taki mały. No chodzi o to, żeby o, nie zginęły, jak odkładam. Ja uważam igiełkę za najlepszą metodę wiązania przyponów z włosem. Uważam, że na niej najlepiej się trzymają przynęty, ale gdyby któraś z przynęt była zbyt twarda, nie chciała się trzymać, albo za bardzo miękka i spadała z igły, no to proponuję założyć ją na gumkę. Wtedy jest pewnie. Ale ja wolę ekspozycję taką wzdłużną przynęty, a nie poprzeczną, tak orczykowo. Pokażę teraz. Używam żyłek 20 do przypodów. Tam kolega mnie pytał wczoraj. Tak, nożyczki mam, a tnę zębami. Dlaczego nie używam grubszych i tak dalej? Można. Można 22 i naprawdę nie ma to większego znaczenia. Tym bardziej, że mówimy tu o początkach Federa i o stosowaniu takich przeciętnych i średnich wędek. Pokażę, jak się montuje przypon i jak długo to trwa. Popatrzcie, żeby zmontować przypon, przekładam igiełkę. Najprostsza rzecz, wiążę ją. Przekładam przez igiełkę, jest oczko. 30 cm żyłki odkładam. I zawiązuję pętelkę tak, żeby igiełka znalazła się w jej środku. O, jest. Widać, zwykła pętelka. O, zaciągam pętelkę na końcu igły. Przepraszam, to się mi przesunęło, ale dlatego, że ja... O, widać węzełek. Teraz tak, zbliżam ten węzełek trochę do igły, ale nie ściskam jej. Tak, żeby miała trochę luźnego. Miażdżę, porządnie dosuwam. I teraz te 30 cm odcinam razem z igłą na boku. O. W ten sposób wiążę sobie 10-15 sztuk takich 30-centymetrowych przyponków z igiełkami. Jak robię ten? Wysypuję 10-15 haczyków i jak już mam związane igiełki, biorę się, czyli włosy, biorę się do wiązania węzłem bez węzła haczyków. Używam wyłącznie haczyków bezzadziorowych. To, że inne nie są potrzebne, do dzisiaj łowimy. Ja nie używam od lat już innych, tylko bezzadziorowe. Pokażę. Ja tam gdzieś mówiłem, ale to jest bardzo ważne, ja będę w kółko powtarzał. Zawsze igła i włos powinny leżeć na haczyku, a żyłka powinna być przełożona z góry, bo haczyk jest w dół, prawda, tu widać go, z góry na dół. I teraz wykonujemy pozycjonowanie, czyli mniej więcej o tak 2 mm, 3 wystarczy w metodzie, tam nie potrzeba więcej. I zaczynamy nawiązywanie węzła bez węzła. Teraz uwaga, tu jest łączenie drutu. Nigdy nie zaczynajmy od tego łączenia, bo urwie się nam przypon w tym łączeniu, bo drut skaleczy przypon. Bierzemy go odwrotnie. O. I rozpoczynamy nakładanie. Jak jest duży haczyk, to nawet i 15 razy, a jak jest mniejszy, to wystarczy 10 razy. Można to za jednym uchwytem w palcach zrobić. Nie potrzeba przekładać żadnych imadeł i tego typu. Jak się wiąże dużo haczyków, można się posłużyć imadłem muchowym. O. Tu nawet 15 razy nawinąłem. I teraz dwa razy powrotnie. Nie więcej. Powiem wam, dlaczego nie więcej. Bo znowu jak nakręcimy powrotnie za dużo węzłów, to ten ostatni wejdzie nam w ten drucik, który tu jest otwarty. Widzisz, ta pętelka, komary tu mamy. Dobra, i teraz przypon. Wracamy z powrotem przyponem do haczyka, czyli do miejsca, gdzie jest oszcze haczyka. Czyli z zewnątrz do wewnątrz haczyka. I zaciągamy przypon. O. Widać. I to już jest gotowy przypon, tylko teraz trzeba wykonać pętelkę. Gdyby przyszło nad wodą wiązać przypony i każdy musiałby być inny, to zrobiłbym tak. O, i zawiązał pętelkę, nie? Normalnie. Ale ponieważ wiążę do portfela, a portfele mam ustawione na 10 cm, używam, to dwa gwoździe można wbić 10 cm od siebie. Zakładam na takiego gwoździa. O, w ten sposób pokażę. O, zabieram. I tu mam te 10 cm, nie? Jeżeli teraz przejmę, troszkę jest taka robota z tym przejmowaniem, przepraszam, już teraz, bo sobie odwrotnie położyłem i dlatego podwójna robota. O, jest. Ściągam. Mam w tej chwili odłożone 10 cm przyponu i przystępuję do wiązania pętelki. Można to zrobić ręką, ale po co, jak takie tanie przyrządy są na w sklepach wędkarskich. I wykonuję wiązanie dwa razy. Wkładam do środka.
i zaciągam pętelkę. Jest pętelka gotowa. Popatrzcie, o tutaj widać ją ładnie. Piękna pętelka, podwójna ósemkowa, bardzo mocna, bardzo solidna. Odcinam i mam przypon. I teraz pokażę wam, dlaczego tak dużo zachodu z tą długością przyponu i tak dalej. Ponieważ kołki do odkładania przyponów są 7,5 cm, czyli 3 cale i 4 cale, dziesiątki. Widzicie, że ja tu mam najwięcej mam dziesiątek. I teraz pokażę wam, tylko muszę mieć jakąś wolną. Mam bałagan po dzisiejszym wędkowaniu, ale to zawsze porządek robię po. I teraz pokażę wam, dlaczego tak starannie wiązałem. Bo po prostu wkładam żyłkę na jeden kołek, a na drugi powinienem ją lekko naciągnąć i odłożyć. No bo nie ma tu żadnych sprężynek, stalek, tych elastycznych. Musi mieć 10, troszeczkę mniej, żeby naciągnąć. Ona się teraz pozycjonuje, ona się uszczelnia, węzły się dociągają i ona tak odłożona, potem zdjęta, jest zupełnie prościuteńka jak drut. Mamy gotowy przypon, mamy gotowy zestaw. Pokazywałem, jak się to wszystko robi, łączy. Teraz wyjmę wędkę i pokażę, co tam się montuje i jak już do końca. Rozumiem, że to są podstawy najprostsze, więc tutaj nie ma żadnej filozofii. Mam dosyć daleko rzucone, ale już dosyć szybko ten kołowrotek nabiera. Ponad metr to z obrotem jest. I teraz zwróćcie uwagę. Wspomniany koszyczek, wspomniany łącznik, bez żadnych zatrzymaj, po prostu luźno na żyłce. Wspomniany haczyk i igła wbita do dumbbellsa, pokażę. Wyjmę ją, już wyrzucę tego dumbbellsa, bo jest wymoczony. I tu jest igła wbita, ta igła do dumbbellsa. Haczyk tu jest 14. I teraz pokażę wam, jak się robi najprościej. Zanim jeszcze pokażę, jak się robi ten, pokażę na przykładzie peletu gotowego, bo już mam zrobiony, lekko nawilżony pelet, bardzo ładnie spuchł. Tak wygląda podajnik napełniony peletem lub zanętą, sypką. Nie przekraczajmy nigdy krawędzi. Powiem wam dlaczego. Bo jak za dużo się narobi zanęty nad koszyczkiem, o, jest ładny kształt, prawda? Ale jakby był zbyt duży, to lata źle. Myszkuje w powietrzu, niecelnie lata. Lepiej jest zrobić tylko tyle zanęty, ile się mieści między burtami i docisnąć. Tu zrobiłem trochę zanęty sypkie, nie będę jej rozmieszał, bo już kończymy dzisiaj wędkowanie. A po prostu przez dodanie niedużej ilości wody i domieszywanie uzyskuje się tej. Zawsze jak siadam do łowienia, to mam mieszankę peletów. To jest taka moja mieszanka, ale ja nie mam tajemnicy. Więc to są pelety, bazowym peletem jest tutaj bardzo dobry pelet albo Ringersa, Mikrosa, albo Skretinga. A te kolorowe pelety to na rynku są różnego typu, ale ja tu używam czarnych i czerwonych o smaku rybnym, czyli halibuta, jakichś tam skorupiaków. I to stanowi moją bazę od kilku lat. Tak to wygląda, gdy jest suche. Tu jest, o, w pudełeczku suchutkie. Kolor ma taki, tak praktycznie kolor jest bardzo zbliżony. Może troszkę jaśniejszy, jak jest suchy, jak jest mokry, to o. I tu są ziarka i czarne, i jasne. Te jasne to Ringers, Mikros. Te czarne to też bywa czasami R2. No to już takie bogate zanęty. Natomiast najczęściej używam zwykły czarny i czerwony, żeby po prostu ukolorować. Teraz tak, pokażę wam, jak to działa. Ja ścisnę bardzo mocno taką kulkę i pokażę wam, dam do wody. Zwróćcie uwagę. I w tym momencie już zanęta, przynęta schowana w tej zanęcie by się uwidoczniła. Ja, żeby było poprawnie, to teraz zdejmę to wszystko na dół i wezmę taką jakąś tam przynętę, obojętnie jaką, może którąś, może tą S70, która tak jest ostatnio popularna od MC Karpia. Mamy to. Dobrze. I kładę ją na dnie, zasypuję peletem. Ja zasypię już tym samym, co tu mam. Oczywiście ona jest wbita na igłę, nie na wszystko. I teraz jak ją porobię,
to ona jest zbita, tu jest trochę mało tej zanęty, ale to nieważne. I teraz w momencie, kiedy ja zarzucę zestaw, to on leży na dnie, zwróć uwagę, jak pracuje. I już jest, dumbbell stoczył się na dół, czyli że już jest uwolniony i że ryba go może pobierać. Mało tego, jak ryba przepłynie, popatrz tu, jak ryba przepłynie w pobliżu tego, to takie coś się robi w wodzie. To rybę ściąga nawet z kilku metrów, taka chodząca woda, jak tam gdzieś wieje troszkę dołem, woda jest jakiś uciąg, to naprawdę można z połowy stawu rybę zawołać dobrą przynętą i dobrą zanętą, przede wszystkim zanętą. Także zestaw mamy bardzo prosty. Haczyk, włos, igiełka, łącznik, żyłka główna, no i oczywiście podajnik. Łowię dziś 40-gramowymi, bo wędki mam. A wędki mam do 100 gramów, ale one są takie szpilki, bardzo lekkie. Co jeszcze? No jak ktoś umie zaklipować lub ma kołowrotek z klipem, no to proponuję przynajmniej na fazę nęcenia tego klipa założyć i położyć kilka podajników na łowisko w to samo miejsce. Bo wszystko polega na tym, żeby zestaw doleciał do jakiejś określonej odległości i zatrzymał się, zwróć uwagę na wodę. Leci? O! Zatrzymało się na klipie. Za każdym razem wpada w to samo miejsce. Jeżeli ja 10 razy, nie mam tam przynęty, ale zostawię, jeżeli ja kilkanaście razy na starcie zarzucę w to samo miejsce, to z dużą dozą prawdopodobieństwa, co dzisiaj udowodniłem na tym naszym spotkaniu betkarskim, ryba wcześniej czy później tam przyjdzie. Zdarza się, że nawet złoto, gdybym tam wrzucił, to jak ryba nie bierze, to tam nie przyjdzie. Ale jak ja widzę, jak tu mam jakąś konkurencję na stawie i zaczynam wkładać tą zanętę ciągle, kilkanaście rzutów, nie zasypiam. 5 minut rzut, dwie wędki, to znaczy się 10 rzutów, 15. Nie ma ryby, nie załamuje się, znowu rzut. Ułoży się tego, zwróćcie uwagę, no tego nie będzie tu widać może, ale ja wyleję trochę wody. Popatrzcie, z dwóch koszyczków ile się tu narobiło. No ale jak ja tam 20 koszyczków wrzucę do wody, no to tam się naprawdę narobi. To taki fajny, bo ona jeszcze dodatkowo puchnie, nie? W wodzie. O, to jest naprawdę, widać to, że to są naprawdę duże, o, kuleczki takie się robią mikro. I tam ta ryba wchodzi i zaczyna pobierać. A jak zaczyna pobierać, to często nawet nie jest tak ważne, co na ten haczyk założysz. No jak się ją przyzwyczai do jakichś dobrych przynęt, no to ona na nie pobiera. No, mam takich kilka wytypowanych przynęt i kilku mnie tam zarzucało, że jestem w zasadzie już MC Karp, nie? Bo jak siedzę z Markiem tam, chodzę do niego, rozmawiamy, no to siłą rzeczy. Ale ja się chcę wytłumaczyć. Ja naprawdę mam przynęty przeróżne. One są podobnie pakowane, więc nie widać. Mam ringersy, wszystkie te czekolady. Mam przynęty miękkie, takie haczykowe. Go, tu. Mam te marka. Mam, on się nazywa, to jest bardzo trudne nazwisko, Timar. Timar Mix, to są węgierskie, bardzo wysokie klasy, ostatnio bardzo modne. Ja to kupiłem u Mateusza Przebiędy, ale to bardzo fajne, szczególnie na linki karasie, Timary. Mam, po tej stronie mam dużo więcej przynęt, tylko teraz sobie zrobiłem bałagan, o widzisz? Mam Sonu Bajca, mam Juicisa, mam pelety bardzo wysokiej klasy, różnej firm, od Oceana po jakieś tam, wiadomo, te są bardzo znane Sonu Bajca. Dajwy, mam w końcu Marosza, te z kiszłe masło, mam Dajwy, bardzo wysokie klasy przynęty, mam Nikla, bardzo, naprawdę wysokie klasy też przynęty czeskie. Także nie zamykam się na MC Karpia, no ale tak jak powiedziałem, nie wiem, kiedyś tam mówiłem, że gdybym nie miał tych przynęt i w końcu nie miał możliwości porównania, to nie wiedziałbym, że przynęty MC Karpia, czyli te najczęściej, na które łowię. Dzisiaj łowiliśmy cały dzień, Seba i był z nami Łukasz, łowiliśmy na S70 za czołem. Ale potem postanowiłem polecieć tym krylem pop-up. I to tylko dzięki... Nie, to ja sobie tu zapisałem, bo ja często opakowania mam takie przygodne, że już mi się skończyły jedne i dostaję drugie, ale one są pop-upy. Czyli kryl 8 mm, tylko nowa seria się nazywa pop-up. No to nie będę kolegi naciągał na opakowanie, tylko poprosiłem, żeby mi nasypał po prostu do tego, a ja sobie flamastrem zapisałem, co to jest. No i wyszło. Widzisz, o, już tylko tyle zostało, a było po dekiele. No i teraz tak, mamy zanętę dzisiejszego dnia, ten pop-up krylowy.
i będę go zarzucał. Mam ustawione na 70 metrów i chcę wam powiedzieć, bo tam bardzo wielu mnie zaczepia prywatnie albo tam na Facebooku, czy nam się koszyczek nie urywa, jak rzucamy zaklipowany. No nie ma takiej opcji. Zwróćcie uwagę na moją rękę po zarzuceniu i na szczytówkę. Zarzucam na 70 metrów. Słyszałeś ten dźwięk, prawda? To jest zatrzymanie na klipie. I potem moje zachowanie. Lekko w dwóch palcach trzymam wędkę. Dosłownie w dwóch trzecim tylko pozycjonuję. O. I takie robię hip. I oczywiście szybko zamykam, bo chodzi o to, żeby żyłka nie odeszła mi na wietrze na bok. I praktycznie mam, zwróć uwagę teraz na szczytówkę. Bez kręcenia kołowrotka. Praktycznie jestem na wprost przynęty, na lekko naprężonym zestawie. Gdy teraz wstępnie go doprężę, żeby utopić żyłkę, bo tylko po to to robię. I już jestem gotowy do łowienia. Także to jest bardzo ważne i tu wiadomo, że nie ma mowy o tym, jak się łowi na średnich dystansach od 40 metra tam do 80, to nie ma mowy, żeby urwać koszyczek tylko dlatego, że on doleci do końca i tak uderzy mocno, że urwie 22. Nie mówiłem, używam żyłek 22, ale zdarza mi się i na innych kołowrotkach takich do dalekiego dystansu mam, uwaga, 25,5 żyłkę. Używamy żyłki, no nie chcę reklamować, nie, myśmy kupili ją w nawojach po 1,5 km z kolegą. On kupił 22,5, a ja 25,5. To już po grubości dojdziecie, co to za firma, bo takie dziwne pół to tylko jedna firma robi. I powiem wam, że genialnie lata na tej 25,5. Więc jak ktoś zaczyna przygodę z federem, to na początek może sobie zafundować tą 25, mamy branie. Zafundować 25,5 żyłkę. Jakaś mała ryba, no ale tam coś wygięła wędkę i holujemy ją. Także wyciągnąć ją, Sebastian? Czy opowiadaj. No, więc proponuję na początek właśnie kupić tą żyłkę 25, chyba się nie, jeszcze coś tam chyba wisi. 25,5 i wtedy macie spokój. Przypony wiązać na 20, no jak ktoś już musi, to na tej 22. przezroczystej, zwykłej żyłce. Nie piszcie, nie mówcie o haczykach zadziorowych, nie piszcie i nie mówcie o jakim maleńki, ale widziałem sygnał, na taką odległość drgnął lekko szczytówką, a ja zaciąłem. I zawsze będzie ryba wisić, pokażę na przykładzie tej małej rybki. Popatrz, zawsze będzie miała wbite w dolną wargę. Zawsze. Ledwo tego. Dlaczego będzie miała wbite? Kopie w dnie. Gdy podnosi przynętę do góry, to siłą rzeczy wbija sobie w dolną wargę. Zwróć uwagę, tak. Podnosi do góry głowę i już w tym momencie jest wbita. Już ładowamy. Ładuję ponownie. To szybko trwa. I teraz wracając do tego. 25,5, kołowrotek nie mniejszy jak klasy 4000. Bez żadnych tam dodatkowych hamulców z tyłu. Bo to wszystko przeszkadza. Najprostszy hamulec jest we mnie i chyba najbardziej precyzyjny. To jest najlepiej. Średnio ustawiony tak, żeby się szpulka nadaremnie nie kręciła, bo jak się potem będzie kręcić, to się żyłka będzie skręcać i trzeba użyć tego żółtego doktora Speeda, którego pokazywałem. Piękny rzut. O, cyk, wchodzi punktowo, wkładam, gotowe. Żadnych, jak kołowrotek posiada klip, ale niestety nie ma teraz na rynku, no tam gdzieś jakiś jest, kartek jeden podobno. I aha, przepraszam, jest u Mateusza kołowrotek Flagmana, maskot się nazywa. Nie używałem go, ale widziałem jakiś tam film tego Flagmana. Bardzo fajny kołowrotek. No to z tymi kołowrotkami łowiąc, to już można powiedzieć, że tematu nie ma. Ryba jak pociągnie ostrzej, to samoczynnie się klip wypnie, a przy rzucie nigdy się nie wypnie. To jest sprawa różnicy kątów żyłek podczas rzutu i podczas przesuwania się przez rolkę. Także super. No, dziś łowię na kołowrotkach, które nie posiadają tego klipa samowypinającego się, tylko zwykłe dwa metalowe klipy. Nie polecam klipów w innym kształcie niż okrągłe. Pamiętajcie, wybierając do metody klipa, nie polecam innych. Klip ma być okrągły. Tu mam klip, o widać, że już tu jest żyłka zaklipowana, szkoda, bo jest złoty. O, jest normalnie zaklipowane. Ja powiem tak, to normalne klipowanie... Ono nie jest proste, bo te klipy są pochowane, żeby się też nie zaczepiały z byle jakiego powodu żyłka, która tu gdzieś spadnie. O. Normalne klipowanie wygląda tak. Ja przez cały czas klipowałem dookoła, czyli z tej strony, popatrzcie, o tak, wchodzę tu, mijam klipa
i zawijam dookoła. Bardzo dobry i wydawało mi się, że jak dojdzie tu żyłka, o, z tym klipem, to tylko wystarczy ją trącić lekko i ona spada. Widzisz? Natomiast w tej chwili klipuję tak normalnie jak każdy. Polecam naturalne, zwykłe, normalne klipowanie. Ono jest troszkę upierdliwe, bo z tej strony to mi łatwiej zaklipować. O, już zaklipowane. A z drugiej strony jest z tym problem. Ale warto zaklipować normalnie, czyli przed klipem, pod niego. No, trzeba użyć dwóch rąk, żeby zaklipować. Bo tu ciasno jest. O, i te wszystkie klipy okrągłe niestety mają takie działanie. O, zaklipowałem. Muszę zaklipować, bo mam przecież ustawioną odległość i nie mogę sobie pozwolić na ten. Odkładamy. Także ja preferuję tak. Haczyki bezzadziorowe. Nie bawcie się, naprawdę to nic nie da. Przypony z żyłki. Błagam, niepotrzebne są do metody przypony z plecionki. Nie jest to największym błędem, ale po co stosować plecionkę, jak przypon z żyłki jest bardzo dobry i dobrze się wiąże i świetnie pozycjonuje i ryba mniej go widzi chyba jak plecionkę. Proponuję żyłkę główną od 22 do 25 i na początek 25,5, grafitowa, czarna prawie żyłka w nawojach 1500 metrów za stówę. Można dwa kołowrotki nawinąć i mieć fajny zapas na 2 lub 3 lata, jakby się tam urwała czy coś, to sobie podkręcić. I wtedy kołowrotek z płytką szpulą, bo jak jest głęboką, to trzeba podkłady zakładać, a jak jest podkład założony do kołowrotka, to ta szpula siłą rzeczy robi się taka miękka. Ta żyłka włazi między poszczególne zwoje i źle się tym rzuca. Więc ja uważam, że najlepiej jak są kołowrotki spłycone, bo są niektóre firmy, które robią takie nasadki, które spłycają szpulę do klasy na przykład tam 4000, czyli 150 metrów żyłki. I to jest wystarczające zupełnie. To ja tu mam tak na tych kołowrotkach. Nawinąłem 150 metrów, może 160 weszło, bo tak jak mówię, to są, a tu mam akurat żyłki takie bardzo popularne, właśnie co drugi federowiec ich używa, MS-y. Bardzo fajne żyłki, ale ostatnio częściej łowię na te drugie 22,5 i są bardzo fajne żyłki, ale tu przy tych kołowrotkach ładnie wyglądają, przy tych złotkach te brązowe żyłki. To by było tyle. Pozdrawiam. Stachu, bardzo dziękuję za podzielenie się wiedzą ze mną i z moimi widzami. Łukasz, dzięki za gościnę, bawiłem się świetnie. A Wam dziękuję za chwilę uwagi, łapki w górę i subskrypcję. Do zobaczenia niebawem. Cześć!